3, 2, 1, stop! Zaledwie 10 dni dzieli nas od tegorocznej bluesowej rozgrzewki. Jeśli więc zamierzacie zaostrzyć apetyt na bluesa przed tegorocznym festiwalem, to naprawdę ostatnia okazja, by sięgnąć po wejściówki. Podczas rozgrzewki tradycyjnie już poznamy gwiazdy tegorocznej edycji festiwalu i być może nieco więcej szczegółów dotyczących miejsc, w jakich to święto muzyki będzie się toczyć. Plan Suwałki Blues Festiwalu przedstawi jak zwykle Jan Chojnacki, którego rekomendacje sprawdzały się od zawsze. Co tym razem nas spotka w drugi lipcowy weekend, dowiemy się 25 kwietnia. Tego dnia ogłoszona zostanie również lokalizacja sceny głównej, która w minionym roku została przeniesiona z centrum miasta, ulicy Kościuszki, na suwalskie bulwary. Jedni zmianę chwalili, inni mocno krytykowali, tęskniąc za urokliwą i wręcz piknikową atmosferą festiwalu odbywającego się w środku miasta, cieniu parkowych drzew, koło fontanny i z dwiema scenami w zasięgu ręki. O ile ubiegłoroczny festiwal zgromadził sporą widownię, to wielu miłośników gatunku narzekało, że zmiana miejsca nie była najlepszym pomysłem. Przeciwna grupa twierdziła, że jest więcej przestrzeni, ale klimat inny. Rozgrzewka to nie tylko prezentacja programu festiwalowego, ale też muzyczny smaczek. Gwiazdą wieczoru będzie pierwsza dama polskiego bluesa Martyna Jakubowicz. Ostatni raz, również przy okazji Suwałki Blues Festiwalu, odwiedziła miasto w 2021 roku, kiedy festiwal odbywał się w warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego w związku z wygasającą pandemią. Tym razem będzie można posłuchać Martyny Jakubowicz bez utrudnień. Oczywiście, o ile uda się jeszcze zdobyć bilety.